Raz. Raz. O, witajcie, witajcie. Godzina 10. Właśnie w tej chwili, jak słychać z tyłu, wybijają dzwony na wieży mariackiej. No, zaraz poleci hejnał. Witam Was serdecznie. Dzisiaj nadaję na żywo z samego środka Krakowa. No i akurat usadowiłem się w takim miejscu, jak widać z tyłu, Kościół Mariacki, dlatego że Bazylika Mariacka, dlatego że znaczna część dzisiejszego odcinka będzie poświęcona właśnie Bazylice Mariackiej. Poczekamy, pewnie będzie hejnał, zresztą o, jest, na razie z jakiegoś innego okna, ale już hejnał jest. Ja sobie tylko sprawdzę jeszcze na telefonie, czy ruszyła nam transmisja. Mam nadzieję, że tak. O, chyba tak, chyba już idzie transmisja. Dobrze, widzę już 5 osób. Witajcie, kochani. No, ponieważ dzisiaj będzie dość długo, to pozwolicie, że powoli już zaczniemy. Zaczniemy naszym dżinglem. No i mamy hejnał, zacznijmy teraz hejnałem, granym na żywo w tej chwili zza moich pleców. No, odsłuchaliśmy hejnału i zaczniemy tak, jak mówiłem przed momentem, miejsce nieprzypadkowe. Dzisiaj nadaję spod samej Bazyliki Mariackiej, dlatego że większość dzisiejszego odcinka będzie właśnie poświęcona Bazylice Mariackiej. I zaczniemy od tego, co się działo tydzień temu, dokładnie w zeszły piątek, kiedy emitowałem poprzedni odcinek, pierwszy premierowy, Piątku z Garbaczem. Jechaliśmy właśnie do Krakowa. Do Krakowa i więcej o tej podróży to z takiego materiału, który nagrałem z samochodu, już Wam go prezentuję. Jesteśmy w drodze do Krakowa, jedziemy na transmisję do Bazyliki Mariackiej na recital profesora Lorenzo Gielmiego oraz zespołu wokalnego Capella Marialis pod dyrekcją Krzysztofa Michałka. Jedziemy sobie dzisiaj piątek, chociaż piątek, zwykle piątek nam się kojarzy z dużym ruchem na drodze, bo tak zwykle jest, no ale mamy długi weekend, środek długiego weekendu i mamy bardzo duży komfort. Jedziemy z Krzysiem. Krzysiu, spójrz w kamerę, tak, z Krzysiem Łuczykiem. Tak. Uwaga, ujęcie drogi. Ujęcie drogi, tak, tak, drogi, no ponieważ naprawdę niespotykany widok, tutaj zwykle to jest masa samochodów. A teraz jest znacznie lepiej, chociaż za moment będziemy mieli zwężkę, ale to nic. Dlaczego jedziemy dzisiaj? Transmisja jest jutro, czyli w sobotę, natomiast my już jedziemy dzisiaj, to dość wcześnie, no bo taka jest specyfika Bazyliki Mariackiej. Tam bardzo dużo się dzieje. Tam jest dużo mszy, teraz jest czerwiec, miesiąc ślubów, są śluby, no i przede wszystkim na co dzień w Krakowie jest masa turystów. A teraz, w długi weekend, no to ja sobie wyobrażam już, co tam się będzie działo. W związku z czym możemy rozkładać się poza godzinami pracy, że tak powiem, i otwarcia Bazyliki. Jedziemy tak, żeby wypakować sprzęt, zobaczyć później, być na próbie, zobaczyć, jak wszystko jest poustawiane i później nocą będziemy to wszystko na spokojnie rozkładać, przygotowywać transmisję. Jutro w ciągu dnia, no to
są już poplanowane spotkania towarzyskie, natomiast wieczorem rzeczywiście transmisja na Kraków, po prostu Kraków. Sprzedam Opla. A tam dwukonny silnik, czy jednokonny? No, tam dwa koniki, dwa koniki. Przelocik, kabelki, montujemy. Po rozłożeniu sprzętu, tu widzieliście w materiale, ile tego wszystkiego jest. Oczywiście kamera nie złapała wszystkich sprzętów, które przywieźliśmy, bo było ich potrzeba naprawdę dużo. Po rozłożeniu tego wszystkiego był czas na próbę. Czas na próby, tutaj takie małe migaweczki z prób. Właśnie z tego, przypomnę, zeszłotygodniowego koncertu. On dokładnie odbył się w minioną sobotę, a tydzień temu dokładnie właśnie przyjechaliśmy do Krakowa. Także teraz parę ujęć z próby. Widać w tej chwili piękny prospekt organów. W tle utwór Arvo Pärta. No, oczywiście, jak to podczas każdego pobytu, każdej realizacji, jest też czas na część taką, powiedzmy, bardziej wypoczynkowo-krajoznawczą. I dzięki uprzejmości administracji Bazyliki Mariackiej w Krakowie, tutaj ukłony w kierunku kolegi Michała Mroza, udało nam się dostać na hejnalicę, czyli na miejsce na wieży, z którego grane są hejnały co godzinę z Bazyliki Mariackiej. Także teraz krótki materiał, jak to jest wysoko, jak tam się długo idzie i jak to wszystko na miejscu wygląda. Idziemy, trochę się nogi plączą. Jesteśmy wysoko. Pół godziny później. Tak myślisz? No chyba. Chociaż nie, coś, jakaś nadzieja jest. Dochodzę. Czekaj, żeby mi telefon nie wypadł na dół. Trochę by było szkoda. Poza tym kogoś by mogło zabić jeszcze. Zobaczymy na drugą stronę. Na tym mikrofonie odbywają się transmisje te codzienne do jedynki. Cały czas ten sam mikrofon. Od wielu lat. Dzień dobry.
To widoczki na Wisłę ze wzgórza Wawelskiego. No właśnie, tak wyglądała wizyta na Hejnalicy, w miejscu, z którego odgrywany jest na żywo co godzinę hejnał mariacki. No i teraz pora na sam koncert, który transmitowaliśmy. Był to koncert bardzo uroczysty, był połączony z inauguracją, można powiedzieć, odsłonięciem i poświęceniem kartusza z herbem Krakowa, który po renowacji powrócił na swoje miejsce, czyli zawisł pod chórem muzycznym w Bazylice Mariackiej w Krakowie i od tego zaczęliśmy naszą transmisję. I teraz pokażę Wam fragmenty, oczywiście transmisja jest cały czas dostępna na YouTubie, możecie ją zobaczyć w całości, cały koncert, przypomnę, koncert w wykonaniu Lorenzo Bielmiego na organach, Kapela Marialis pod dyrekcją Krzysztofa Michałka. Tak więc koncert jest dostępny, natomiast teraz pokażę Wam takie krótkie fragmenty, właśnie począwszy od tego poświęcenia, przez fragment organowy, fragment chóralny. To migawki z koncertu, bardzo ciekawe zestawienie
jeżeli chodzi tutaj o te fragmenty bachowskie, zestawienie chorałów granych na organach przez profesora Lorenzo Gilmiego i przejęcie bezpośrednie przez Kapelę Marialis chorału, no, który jest bazą właśnie tego opracowania organowego. Bardzo ciekawe zestawienie, fajny efekt. No i do tego ta klimatyczna, niesamowita muzyka Arvo Pärta. Powiem Wam, że ona brzmiała przepięknie na pustym kościele, na próbie, dzień przed koncertem, czyli w piątek wieczorem, kiedy bazylika była pusta, zupełnie pusta, ciemno, klimatyczne światło, wielka akustyka w porównaniu do tej koncertowej, bo wiadomo, że kiedy przyszło do kościoła wiele osób, a bazylika była szczelnie wypełniona słuchaczami, no to ta akustyka się oczywiście przycięła, skróciła. Natomiast ta muzyka Arvo Pärta no, potrzebuje dużej przestrzeni i ta przestrzeń była właśnie na próbie. No, niesamowite wrażenia, niesamowite, naprawdę świetnie to brzmiało. Teraz zaprezentuję Wam wywiad z Krzysztofem Michałkiem, który opowie nam o organach Bazyliki Mariackiej, o idei koncertów. Także zapraszam do obejrzenia tego materiału, który udało mi się nagrać pomiędzy naszymi działaniami tutaj w Bazylice Mariackiej. Już od 14 maja tego roku cieszymy się nowymi organami w Bazylice Mariackiej. Radość nasza jest wielka, ponieważ ten instrument jest naprawdę bardzo dobrej klasy. Był ogłoszony konkurs na budowę tych organów. Ostatecznie wygrała firma Rieger i oni wybudowali instrument. Mamy wszystko to, co zabytkowe, zachowane w tym instrumencie. Niestety wiek XX był bardzo okrutny dla tych organów i wiele wartościowych rzeczy zniknęło. Ale mamy 8 zabytkowych głosów, z czego najstarsze piszczałki są z 1800 roku. Cała stara szafa została zachowana, a dobudowane do niej zostały wieże pedałowe, dzięki czemu dźwięk tego instrumentu jest wyeksponowany. Ma on po prostu taką typową budowę, która pozwala na to, że brzmi on świetnie. Instrument ten połączony jest również z instrumentem w prezbiterium i mamy tutaj 62 głosy w instrumencie głównym, w prezbiterium mamy 14 głosów, czyli w sumie do dyspozycji organisty jest 76 głosów. We wspaniałej akustyce Bazyliki Mariackiej. Bardzo nam zależało, żeby koncerty w Bazylice Mariackiej były naprawdę na miarę tego miejsca. W kontekście kulturowym i rangi tego miejsca na kulturowej mapie Polski, Rada Muzyczna działająca przy Bazylice Mariackiej podjęła się tego zadania i zostali zaproszeni, naszym zdaniem, wyśmienici organiści jak Lorenzo Gielmi, Henryk Jan Botor, Andrzej Białko, Jonathan Scott, Sara Kim, Karol Mosakowski. To naprawdę wyśmienici artyści, których nie trzeba reklamować, bo mają oni swoją markę i jesteśmy w stanie ocenić ich jakość artystyczną. Także widzimy, że te koncerty cieszą się olbrzymią popularnością. Koncerty są dostępne dla publiczności za darmo. Bazylika jest wypełniona, muzyka wykonywana jest na najwyższym poziomie, ale też repertuar jest niezwykle zróżnicowany, bo jak choćby na ostatnim koncercie z Lorenzo Gielmim zabrzmiała muzyka Jana Sebastiana Bacha, ale także Arvo Pärta, czy inne koncerty, choćby Jonathana Scotta, kiedy to grał on transkrypcję muzyki symfonicznej czy wokalno-instrumentalnej właśnie na organy, czy prezentacja profesora Andrzeja Białki, który w wirtuozowski sposób wykonywał choćby muzykę Maxa Regera, czy improwizacje Henryka Jana Botora. To są naprawdę wyśmienite koncerty i to jest dla nas wielka radość, że mamy do dyspozycji wnętrze na wysokim poziomie akustycznym, ale też wspaniały instrument w połączeniu z artystami tej klasy. To wielka radość. Serdecznie zapraszamy do Bazyliki Mariackiej. Tych, którzy mogą dotrzeć tutaj osobiście, zapraszamy do wnętrza tego wyjątkowego kościoła, ale dzięki współpracy z firmą Ars Sonora mogą Państwo także posłuchać naszych koncertów za pomocą transmisji. Bardzo dziękujemy za tę możliwość, bo niewątpliwie dotarliśmy z organami mariackimi do całego świata, bo
jakby docierają do nas informacje, zapytania z całego świata właśnie dzięki tym wspaniałym transmisjom. Myślę, że Kuba Garbacz oddaje brzmienie tych instrumentów wyśmienicie i nie różni się to od uczestnictwa na żywo. W przerwie między różnymi działaniami w Bazylice Mariackiej w Krakowie udało mi się na moment złapać bardzo ważną i zabieganą osobę, a jest to Marcin Wasilewski-Kruk, kantor Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Już Wam przedstawiam to, co mi się udało z Marcinem zarejestrować. Krótki wywiad. Kochani, znajdujemy się w tym momencie w bardzo ciekawym miejscu. To jest takie podwórko przy Bazylice Mariackiej, można powiedzieć, tak? Tutaj przy budynkach, tak, przy kamienicy takiej, no, w której, tak, takiej, no, nazwijmy to plebanii, tak? Bazyliki Mariackiej w Krakowie. I znalazł chwileczkę czasu na spotkanie z nami Marcin Wasilewski-Kruk. To jest doskonały muzyk i pełni bardzo w sumie w Polsce egzotyczną funkcję kantora. Kantora przy Bazylice Mariackiej w Krakowie. Dlaczego mówię, że egzotyczną? No, w warunkach niemieckich jest to norma, prawda? No, w zasadzie każdy kościół ma kantora, który jest takim no, oczywiście kantor nam się kojarzy ze śpiewem, ale w ogóle jest takim szefem od muzyki. Marcinie, powiedz, jak to wygląda tutaj, w Bazylice Mariackiej właśnie w Krakowie? No poniekąd, witajcie, witam serdecznie, poniekąd Jakub właśnie dobrze wprowadził ta funkcja kantora, która jest mało popularna w Polsce jeszcze, to się powoli zmienia. To funkcja osoby właśnie, która przede wszystkim, której powierzone jest zadanie takiej koordynacji wydarzeń artystycznych, wszystkiego tego, co jest związane z muzyką w tym miejscu. W sposób szczególny oczywiście kantor ma jakby upiększać liturgię muzyką, zarówno własnym śpiewem, jak i prowadzeniem zespołu muzycznego, czyli funkcja taka liturgiczna, ale to, co jest chyba takie dość istotne w takim miejscu jak Bazylika Mariacka, w której wiele się dzieje, nie tylko artystycznie, to właśnie koordynacja tych przedsięwzięć artystycznych, nie tylko których inicjatorem i pomysłodawcą jest Bazylika Mariacka i środowisko Bazyliki, ale przede wszystkim właśnie tych, którzy chcą tutaj przyjść i po prostu wykonać koncert. To właśnie kantor tutaj ma za zadanie skoordynować, dopilnować, żeby wszystko było na swoim miejscu i na najwyższym poziomie. Jeszcze pytanie takie. Wspomniałeś tutaj o tym, że między innymi koordynujesz pracę zespołów muzycznych działających przy Bazylice. Jakie to są zespoły? Ile ich jest? Jakie to są zespoły? Jaką muzykę wykonują? W jakiej stylistyce? Jakie mają osiągnięcia? No, myślę, że idąc za tym tropem liturgii, można powiedzieć zupełnie jakby prawdziwie, spokojnie, że mamy zespoły liturgiczne przede wszystkim. Pierwszym najstarszym zespołem już z ponad 120-letnią tradycją to chór męski Hasło, który wykonuje przede wszystkim liturgię, jakby towarzyszy liturgii, współtworząc ją w niedzielę o godzinie 10. Drugim zespołem takim bardziej koncertującym, ale też przede wszystkim pełniącym funkcję liturgiczną jest zespół Capella Marialis, która też wykonuje przede wszystkim liturgię, współtworzy ją w niedzielę o godzinie 13. Dyrygentem chóru Hasło jest pani Teresa Majka Pacanek, kapeli Marialis Krzysztof Michałek i zespół trzeci z Hola Mariacka, to taki zespół przede wszystkim liturgiczny, który mam zaszczyt prowadzić, który wykonuje, współtworzy liturgię w czwartki i w niedzielę, czyli to, tak naprawdę dwa razy w tygodniu śpiewamy podczas liturgii. Zespół Capella Marialis to taki zespół, który też można koncertowo dość często usłyszeć. Zespół Hasło to jest taki zespół jednorodny, czyli tak naprawdę w pewnym sensie taki najbardziej tradycyjny zespół liturgiczny, jest zespół jednorodny, który ma taki repertuar również bardzo tradycyjny, a Schola Mariacka to zbiór osób w średnim, młodym wieku, które wykonują taką bardziej nowoczesną muzykę liturgiczną i właściwie działa jako zespół, jako taka, można powiedzieć, wspólnota, która stworzyła się na bazie wspólnot Bazyliki Mariackiej. Mm-hmm.
Jeszcze ostatnie pytanie. No, mamy teraz nową sytuację, mamy nowe organy, o których już tutaj opowiadał Krzysztof nam przed momentem. Jak z Twojego punktu widzenia zmieniła się rzeczywistość Bazyliki teraz, kiedy są już oddane organy, w zasadzie zespół organów tak naprawdę, bo to nie jest tylko jeden instrument, ale to są też organy prezbiteryjne, o czym też mówił Krzysztof. Jak z Twojego punktu widzenia jako kantora Bazyliki to w tej chwili wygląda? No to taki ciekawy też moment, kiedy te instrumenty już zaczęły jakby swoje nowe życie, mianowicie po pandemii. Pandemia zmieniła wszystko, mianowicie to życie artystyczne w Bazylice też się troszeczkę też przystopowało. No i w momencie, kiedy na szczęście to już trochę, że tak powiem, się zmieniło na korzyść, no to wchodzą nowe instrumenty, które zaczynają zupełnie, można powiedzieć, nowy rozdział właśnie w tej przestrzeni i liturgicznej, i właśnie koncertowej, artystycznej w Bazylice Mariackiej. No fantastyczny w ogóle czas, nowych przedsięwzięć, nowych takich, można powiedzieć, wyzwań. Wspaniali, fantastyczni, fenomenalni artyści do Bazyliki, słynni organiści zaglądają. No, my się cieszymy oczywiście przede wszystkim z tego, że te instrumenty no, dopełniają liturgii. To jest w ogóle fantastyczne w tym momencie, jakby ten akompaniament liturgiczny zupełnie inaczej wygląda niż przed renowacją tych instrumentów, a też otwiera ta sytuacja nowe możliwości z punktu widzenia właśnie organizacji różnych przedsięwzięć artystycznych, koncertów organowych, również organizowanych przez Bazylikę Mariacką. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w pracy. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki. Przypominam, dzisiaj nadaję z Krakowa, z samego centrum, spod Bazyliki Mariackiej, jak widać na obrazku. Kochani, no tak sobie uświadomiłem, bo tak patrzę, no teraz akurat może nie widać, teraz to jest tutaj jakieś poruszenie, bo nie wiem, gdzieś jakaś gwiazda, nawet nie wiem kto, próbowałem kątem oka zobaczyć, ale nie wiem kto, jakaś gwiazda jest w tej chwili tutaj 4-5 stolików dalej na kawie, jakieś ekipy telewizyjne, tłumy sobie tutaj robią zdjęcia, nie wiem kto to jest, zobaczymy później, w każdym razie teraz tego nie widać, ale właśnie tak zwróciłem uwagę, że mnóstwo młodych ludzi w białych koszulach i sobie uświadomiłem, no tak, no początek wakacji, koniec roku dzisiaj szkolnego, także tutaj dzieje się dużo na rynku mariackim, natomiast no właśnie, chciałem jeszcze tutaj wspomnieć o bardzo miłych spotkaniach, dlatego że dla mnie zawsze bardzo, bardzo ważnym elementem tych podróży służbowych, nagraniowych, koncertowych są spotkania z ludźmi. Jak tylko mogę znaleźć jakąś chwilę, gdzieś zaglądam po drodze do znajomych, spotykam się na miejscu. No i tutaj ten pobyt zeszłotygodniowy w Krakowie, kiedy robiliśmy stream z koncertu w Bazylice Mariackiej, też obfitował w różne bardzo miłe spotkania. Między innymi tutaj pokażę zdjęcie ze spotkania. Zupełnie przypadkiem okazało się, że w Krakowie jest Kuba Pankowiak, mój, no można powiedzieć, wychowanek. Kuba był 3 lata u mnie w klasie organów w szkole salezjańskiej w Lutomiersku. To pokażę zdjęcie z naszego spotkania właśnie też tutaj na rynku. Widać sukiennicę w tle. Sobie bardzo miło pogadaliśmy, zjedliśmy śniadanko wspólnie. Okazało się, że Kuba jest w Krakowie, bo gra koncert, to pokażę może drugie zdjęcie, zaraz je znajdę. Drugie zdjęcie, które sobie zrobiliśmy przy plakacie Międzynarodowego Festiwalu Letnie Koncerty Organowe w Krakowie. Tutaj nie widać dokładnie tego plakatu, ale na bodajże drugim koncercie ja grałem w kościele Karmelitów, natomiast Kuba grał właśnie w zeszłą sobotę, w kościele Świętego Krzyża. No i to sobie zrobiliśmy jeszcze takie pamiątkowe zdjęcie z Kubą właśnie przy plakacie, gdzie ten plakat, można powiedzieć, nas połączył, obaj jesteśmy tam widoczni. Bardzo ciekawa sytuacja była w godzinach popołudniowych, mianowicie na chwileczkę się z Krzysiem Łuciukiem udaliśmy do miejsca, gdzie mieliśmy pobyt na plebanię mariacką.
chwilę odpocząć. No i dostaję wiadomość na Messengera, w treści wiadomości jest zdjęcie naszego samochodu, który stoi pod Bazyliką Mariacką z charakterystyczną kartką realizacja transmisji, zezwolenie na wjazd, nasze logo i takie zdjęcie przesłał mi Marcin Gat, więc no od razu wywnioskowałem, że jest na miejscu, odpisałem daj 3 minuty, schodzę na dół, no i to jest nasze pamiątkowe zdjęcie pod Bazyliką Mariacką. Później udało mi się spotkać, bardzo miłe spotkanie z Heniem Krawczykiem, ze wspaniałym, znakomitym organistą od krakowskich Dominikanów, ze świetnym człowiekiem, świetnym muzykiem. Z Heniem wspominaliśmy nasze jubileusze, ponieważ jak pamiętacie z pewnością z zeszłego tygodnia świętowałem 20-lecie pracy w katedrze, natomiast Heniu też miał swój jubileusz u krakowskich Dominikanów zaledwie parę dni wcześniej, także pozwoliliśmy sobie uczcić takim miłym napojem te nasze jubileusze. Pogadaliśmy, spotkaliśmy się w ogóle w bardzo miłym miejscu przy restauracji Chopin w Rynku. Okazało się, że menadżerem restauracji jest Łukasz, który jest fanatykiem, można powiedzieć, muzyki organowej, muzyki Bacha, publikuje na ten temat, robi na własną rękę badania, no niesamowicie pozytywnie zakręcony człowiek. Tutaj pozdrowienia dla obu panów, i dla Henia, i dla Łukasza. No i tuż przed transmisją okazało się, że w Krakowie jest też Krzysiu Młynarczyk z Limanowej, szef chóru Limanowum. Też się spotkaliśmy w bardzo, bardzo miłym miejscu, tuż pod Bazyliką Mariacką. Też sobie chwilkę pogadaliśmy, także bardzo, bardzo miły czas. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o ten pobyt na streamie w Bazylice Mariackiej, no to by było na tyle, natomiast kolejne, bo wspominałem, rekomendując dzisiejsze spotkanie na grupach organowych, że będzie bardzo organowo, więc no kolejny element organowy, mianowicie teraz już w tym tygodniu, wtorek, środa, mieliśmy nagrania do pewnego projektu, o którym nie mogę za dużo na razie powiedzieć. To znaczy jest to projekt kieleckiego organisty Pawła Wróbla. Paweł mieszka, pracuje w Kielcach, choć pochodzi w ogóle z Podkarpacia. I jest to projekt, no tak jak mówię, nie mogę za dużo powiedzieć, ponieważ jest to projekt, w którym jednym z założeń jest to, że no, musi być zachowana, że tak powiem, tajemnica. Nie możemy powiedzieć, czego dotyczy ten projekt, o tym kiedyś tam na pewno odcinek będzie, natomiast myślę, że nie naruszymy tutaj tajemnicy, jeżeli pokażę fragment z nagrań. Fragment z nagrań, były to nagrania płytowe oraz nagranie materiału wideo do publikacji na YouTubie. Tak więc mały fragment, jedno nagranie z dołu, pokazuje piękny prospekt kieleckich organów kieleckiej katedry. Następnie drugi fragment już nagrany przy kontuarze. Katedra Kielecka to dla mnie miejsce szczególne, do którego mam bardzo duży sentyment.
Mianowicie w katedrze kieleckiej przez wiele, wiele lat organistą był profesor Jerzy Rosiński, który przygotowywał mnie do studiów organowych, przekazał mi warsztat gry na organach, także dużo, dużo czasu w kieleckiej katedrze spędziłem na lekcjach z profesorem. W kieleckiej katedrze w grudniu 1999 roku też wziąłem ślub z moją żoną Joanną, którą serdecznie pozdrawiam. Także mam duży sentyment do tego miejsca. Te organy, które przed momentem widzieliście w materiale filmowym, ciekawa sprawa, bo to są organy, które można powiedzieć, że pachną jeszcze nowością. Tak naprawdę niedawno były inaugurowane, zostały już na nich nagrane płyty. Natomiast to jest instrument oczywiście w znacznej mierze historyczny. Jest znaczna część szafy zachowana, natomiast no, jakby tą ostateczną formę, w jakiej w tej chwili się organy znajdują, zawdzięczamy zakładom organowym pana Dariusza Zycha. I pokażę taki krótki materiał, który udało mi się nagrać z Markiem Gąsiorem, organmistrzem, intonatorem, który intonował właśnie ten instrument w fazie jego budowy. I Marek opowie nam troszeczkę tutaj o instrumencie, o jego historii, o tym i o pewnych ciekawostkach technicznych, które w nim się znajdują. Zapraszam. Katedry Kieleckiej. Jest to instrument jakby z trzech epok. Prospekt mamy historyczny Foglera, później był instrument Riggera, potem został zdefasowany w latach 70., ponieważ z Riggera wyrzucono parę głosów, które odnaleźliśmy na strychu i wróciliśmy jakby w nowym instrumencie do starej duszy, do brzmienia, do piszczałek właśnie historycznych. I mogę pokazać Sadicjonał, który właśnie po renowacji powrócił do organów. Przepiękny Amabilis. Doppelflet. I jeden z piękniejszych głosów, klarnet przelotowy. Może do wnętrza. Instrument jest rozmieszczony tak naprawdę na jednej wysokości. Wszystko, co jest ważne, dzięki czemu przy zmianach temperatur poszczególne sekcje nam się nie rozjeżdżają, tak jak to było dawniej, gdy szwelwer znajdował się pod sklepieniem kościoła i tam zawsze, kiedy przychodzili ludzie, wszystko uciekało o herc, 1,5 herca do góry. Mamy tu z ciekawostek takich, no to pilot do strojenia, to jest jakby komputer zarządzający. To możemy tym sobie włączyć głosy, a tym pilotem to obsłużyć jeszcze z daleka. Podczas pracy intonacyjnej właśnie wykorzystywałem to urządzenie i wszystko było sprawdzane z dołu, z różnych punktów, aby to brzmienie było równe i ciekawe. Co niektórzy zarzucają, że on na górze jest za głośny, ale właśnie na dole jest to, co trzeba, to co chciałem. Można zobaczyć tę właśnie wspaniałą pracę firmy pana Darka Zycha, gdzie te piszaki zostały przepięknie odnowione. Nowe głosy, nowe sekcje zostały skomponowane w taki sposób, że jest to wszystko stylistycznie spójne. No i myślę, że uzyskaliśmy Riggera w nowej odsłonie ze starą duszą, ze starym brzmieniem. Pobyt w Kielcach to też oczywiście masa ciekawych spotkań towarzyskich. O, tutaj mamy jakieś zamieszanie z tyłu. O, to właśnie to, co wspominałem, że
tutaj jakieś ekipy telewizyjne się pojawiły. Nie wiem dokładnie, o co chodziło, ale właśnie widać tam z kamerami, idą w tej chwili, o, z tyłu dźwiękowca jakiegoś widać, nie wiem. Wrócę do wątku kieleckiego, spotkania też z wieloma moimi przyjaciółmi i kolegami, między innymi z Mariuszem Bednarzem, pierwszym organistą katedry kieleckiej, z księdzem Michałem Olejarczykiem oraz bardzo, bardzo miłe spotkanie, z którego udało mi się też nagrać fragment filmowy, mianowicie byłem z wizytą u Oli i Wojtka Lipińskich, moich drogich znajomych, przyjaciół, którzy od wielu, wielu lat już mieszkają, pracują w Kielcach. Pozwólcie, że przedstawię krótki reportażyk, gdzie Wojtek też opowie o swoich projektach muzycznych. Kochani, jestem w Kielcach. Jak już widzieliście tutaj na wcześniejszym materiale, nagrywaliśmy materiał w katedrze, natomiast jak zwykle pobyt gdzieś to jest nie tylko praca, to są też spotkania miłe. No i dzisiaj spotkanie z Wojtkiem Lipińskim. Bardzo się cieszę, że się zobaczyliśmy. Po latach chyba, bo nie widzieliśmy się. No tak, dokładnie. Jest też Ola. Dzień dobry. Państwo Lipińscy, tak. Kuba. No. A znamy się bardzo długo. Bardzo, bardzo długo. Tak, znamy się długo i... Z lat szkolnych, tak. Szkoły muzycznej, a później z Olą z lat szkolnych, z Wojtkiem z lat studenckich, z Łodzi, no i będąc w Kielcach, no grzech nie zajrzeć. Także zajrzałem, tutaj wspaniała kawka, arbuzik, rewelacja. No i tak sobie właśnie siedzimy, wspominamy tutaj różne fajne sytuacje. No i też Ola z Wojtkiem opowiadają o swojej działalności, a jest to działalność bardzo, bardzo rozbudowana. No i może parę słów o płycie, którą właśnie dostałem. Będę ją słuchał po drodze. Tak. To nasza płyta 3x3, wydana właśnie w czasach pandemii. Także trudnych, ale jak się teraz okazuje z perspektywy płodnych bardzo dla muzyków. Aranżujemy tą płytę, zaaranżowaliśmy ją na orkiestrę smyczkową razem z Karolem Ślusarskim, także naszym wspólnym znajomym tutaj z Kielc. No i staramy się, żeby ona cały czas żyła. Gramy ją w różnych składach i w duecie nam się zdarza koncertować z tym materiałem, w trio z kontrabasem. A teraz przygotowujemy się do nagrania z orkiestrą smyczkową. To ogromne wyzwanie dla nas i od strony technicznej i muzycznej, no ale no, takich wyzwań byśmy sobie życzyli, to jest ogromna przyjemność. Dlatego rady od najlepszego fachowca. Oj. Ja mówię, wsparcie Ars Sonora gwarantowane. Cieszę się, że Kuba się podzielił tutaj ze mną tajnikami nagrywania orkiestry smyczkowej. Jest to niewyczerpane źródło wiedzy dla nas. Super, naprawdę. Ale tak jeszcze wspominam, Kuba, jak próbowaliśmy pożenić organy i gitarę właśnie i udało nam się, Kuba, dzięki Kubie, Kuby aktywności udało nam się kilka koncertów wspólnie chyba zagrać. Wspominam właśnie koncert, który graliśmy z tyłu katedry, z ołtarzem, niesamowite miejsce. Mam gdzieś zdjęcia w ogóle, muszę znaleźć te dyski, bo to gdzieś tam leży. Tak, był taki koncert. Tak, wspaniały koncert. No. Tak. Także bardzo. No, także wiele bardzo, za nami i wiele przed nami. Tak jest. Trzymam kciuki za dalszą działalność i tak jak mówię, wsparcie Ars Sonora tutaj zawsze i wszędzie. Serdecznie dziękuję. Super, że nam się udało spotkać. Dziękuję bardzo. Płyta 3x3, o której opowiadał Wojtek, jest dostępna także na serwisach streamingowych takich jak Spotify, Tidal i inne, także ci z Was, którzy korzystają z serwisów strumieniowych, jak najbardziej mogą jej posłuchać. Bardzo fajna płyta, ja już słuchałem. Wystarczy wpisać 3x3, czyli trójeczka po 3, bez żadnych spacji, bez niczego i znajdziecie bez problemu ten albumik na Spotify'u i innych serwisach streamingowych. Kochani, no zrobiło nam się strasznie długo. Myślałem, że ten odcinek będzie krótszy, bo no tak naprawdę już obejmował tylko tydzień i tak naprawdę to w zasadzie tylko dwa wydarzenia, no ale tak nam się zrobiło całkiem obficie. To jest 10:43. Wspomnę tylko o tym, co teraz, bo jak widzicie, jestem w Krakowie. Jestem tutaj nie tylko dlatego, żeby wyemitować dzisiejszy odcinek. To też oczywiście, ale przede wszystkim jestem tutaj dlatego, że mamy kolejną sesję nagraniową. Jest to sesja, tylko tak napomknę o tym, że jest to sesja z zespołem wokalnym Krakow Singers.
nagrywamy bardzo ciekawy repertuar, natomiast pozwolicie, że o tym opowiem już w przyszłym tygodniu. Te nagrania trwają już od przedwczoraj, kończą się dzisiaj, czyli w przyszłym tygodniu jak najbardziej możemy rozszerzyć troszeczkę ten zakres i to już będzie materiał na następny odcinek. Ja Was serdecznie pozdrawiam, wspominałem Wam o tym, że dużo młodych ludzi się dzisiaj tutaj przewija przez rynek, bo rozpoczynają swoje wakacje. Taki widok tutaj jest dzisiaj bardzo, bardzo popularny i bardzo miły. Fajnie, że taką ładną pogodą Wam się, kochani, zaczynają wakacje. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z Krakowa i do zobaczenia za tydzień.